w jaki sposób łączymy ze sobą kolory? Otóż mamy dwie zasady. Po pierwsze, kolor czarny i szary pasują zawsze i do każdego koloru, czyli to połączenie jest połączeniem idealnym i zawsze bezpiecznie jest używać koloru czarnego i szarego w połączeniu ze sobą podczas robienia naszych sketchnotek. Ale dalej sytuacja nam się nieco komplikuje, bo możemy używać albo kolorów, które są podobne do siebie, albo kolorów, które są kontrastowe. Jak to sprawdzić? Te kolory, które leżą obok siebie na tęczy, to są kolory podobne do siebie. Czyli na przykład jasny i ciemny zielony, albo zielony i pastelowy zielony. Te zestawienia kolorystyczne zawsze będą ze sobą bardzo dobrze grały. Natomiast takie zestawienie kolorystyczne kolorów harmonijnych, podobnych do siebie, świetnie sprawdza się w przypadku robienia notatek biznesowych, uspokajających, informacyjnych, takich, które nie mają za zadanie zwrócić uwagi, pozyskać uwagę odbiorców. Natomiast jeżeli chcemy właśnie stworzyć notatkę albo plakat, który ma zwrócić uwagę, powinniśmy wybierać takie kolory, które nie mają ze sobą dużo wspólnego, które są daleko na tęczy od siebie położone albo daleko na kole kolorów. I takim zestawieniem kolorystycznym jest na przykład połączenie niebieskiego i żółtego, albo fioletowego i pomarańczowego. To nie są kolory, które mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, dlatego tak świetnie przyciągają uwagę. Czyli podsumowując, jeżeli chcemy zrobić spokojną notatkę, elegancką, biznesową, to kierujmy się zasadą harmonijnego doboru barw. Natomiast jeżeli ta notatka ma być kontrastująca, jeżeli ma być zwracająca uwagę, to wybierajmy takie kolory, które się ze sobą gryzą. Po prostu takie, które nie leżą obok siebie na tęczy.